z drugim przy szczelnie wypełnionej widowni jawożnicki zespół aktorski Proscenium wystawił moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W Domu Kultury w Szczakowej żądne wrażeń publika zadumała się nad tą liczącą ponad 100 lat sztuką. Opowieść to o pani Dulskiej, właścicielce kamienicy, co to swoje rodzinne brudy pierze we własnych czterech ścianach, skandalu nie wywołując. Tymczasem na złość syn Zbyszko wdał się w romans ze służącą Hanką i zrobiła się z tego niezła afera. Na scenie wśród aktorów amatorów pani kierownik, studentka, logopeda, bankowiec, szeroko pojęty handel, pracownicy kultury i panienka z okienka. Wszyscy jak jeden to osoby wyższej kultury osobistej i przewrotnego poczucia humoru. Sztukę zaliczono do tak zwanej klasyki, choć w dobie Pudelka i innych ciekawskich portali mogła nieco na aktualności stracić. A może warto sięgnąć do filozofii starożytnych i zastosować tutaj filozofię złotego środka zamiast filozofii Dulskiej albo filozofii Pudelka. To, co należy zostawić w domu, to zostawić, a to, czym warto i można dzielić się z otoczeniem, to dzielić się. Bycie aktorem amatorem to zajęcie niełatwe. Próby, stres, trema. Widać jednak nie dla aktorów Proscenium, wysiadywanie przed telewizorem w fotelach. Na pytanie, dlaczego padło na aktorstwo, odpowiedź przewrotną żeśmy usłyszeli. Padło na teatr, bo nie mamy jeszcze kina w Szczakowej. Już nie mamy. Jak będzie, to na pewno nakręcimy film. Co reżyser, to inne oryginalne metody pracy nad spektaklem. Albo łaskawie dopuszcza aktorów do głosu, albo też kładzie na wszystkim despotyczną łapę i wszyscy grają jak każe. A pan reżyser z Proscenium? Reżyser mówi swoje, aktorzy proponują, reżyser bądź akceptuje, bądź nie. A aktorzy i tak robią swoje. Ciekawą postacią jest ciotka Julia Siewiczowa, która wedle Zbyszka wygląda jak kamienica odnowiona na przyjazd cesarza. Odegranie takiej roli to dopiero gratka dla aktorki. Świetna zabawa. Można się wcielić w kogoś, kim się nie jest na co dzień. Sztukę Zapolskiej, począwszy od premiery w 1906 roku, odegrano już pewnie setki razy. Cały czas z owej tragedii kołtuńskiej coś ciekawego wynika. Można się w niej przejrzeć jak w lustrze. Odkryciem nas wszystkich było odkrycie to, jak czasem stare, bardzo stare teksty, wydawałoby się już zupełnie zetlałe, jak doskonale potrafią przystawać do współczesnych czasów i przede wszystkim do ludzkiej natury. I być może dlatego właśnie one są po prostu nieprzemijające. Najbliższa prezentacja tejże sztuki w wykonaniu zespołu aktorskiego Proscenium w lutym na deskach Domu Kultury w Szczakowej. Wszystkich, którzy chcą popisać się swymi aktorskimi talentami, zapraszamy do klubu Relax, siedziby Proscenium.